Witam wszystkich off-gridowców. Dzisiaj na tapecie mamy falownik hybrydowy SMG2 z modułem Wi-Fi and SolarX. Co dzisiaj chciałem powiedzieć, bo dużo ludzi mnie pytało, trochę miałem pytań na temat, jak to podłączyć, jak to skonfigurować, czym to działa, jak to się je. Także dzisiaj byśmy sobie poruszyli takich kilka tematów na temat protokołów komunikacji i z czym to działa. Także zapraszam na odcinek. Tak więc, jak już mówiłem, tutaj mamy akurat falownik EASUNA SMG seria i ten falownik posługuje się, wysyła dane zewnętrzne na protokole Modbus. Ten protokół się różni troszeczkę od tych wcześniejszych falowników, bo te wcześniejsze, te stare falowniki EASUNA, one obsługiwały ten program WatchPower. Natomiast te, które przestały już działać na tym WatchPower i tam jest jakaś druga aplikacja, już nie pamiętam jak się nazywa, no to one już pracują na tym protokole Modbus. Dlatego komunikacja się różni, dlatego te programy nie działają na tych nowych falownikach. Jest inna aplikacja. Natomiast ten moduł EnSolarX, jak widzicie, on jest teraz tu podłączony kabelkiem do wtyczki RJ45 i on się komunikuje teraz przez moduł Modbus RTU, czyli generalnie możemy sobie odczytywać, zapisywać dane, jakieś podstawowe dane na temat pracy inwertera i wyświetlać na aplikacji na telefonie komórkowym albo na telefonie stacjonarnym. Także dla tych, co nie oglądali wcześniejszych odcinków, zaraz pokażę, jak to wygląda aplikacja. No. A generalnie tutaj mam taki zestaw, taki mały prototyp, tylko tak na chwilę zmontowany. To jest, jak widzicie, magazyn energii. Tu cztery ogniwa tylko mamy podłączone do tego BMS-a dalej, bo to jest 4S. To jest tylko tak, żeby zaprezentować, jak to, żeby uruchomić tylko tego BMS-a. Jak widzicie, ten BMS tutaj wyjściem, on był połączony. Ja go tu na chwilę odepnę. Widzicie te BMS? Nie wiem, gdzie mam tą końcówkę Bluetooth. Jest taka końcówka okrągła, ją się tu wpina i to jest Bluetooth. Zamiast tego odpinamy tego Bluetootha i wpinamy przy dali tutaj w gniazdo micro USB i on już nam się komunikuje. Tu obok jest wejście do falownika. Tylko że generalnie zawsze pamiętajcie, jak zamawiacie takie urządzenie, to zwróćcie uwagę i dajcie znać przy zamówieniu, jaki macie falownik, bo te gniazda są różne. Tu jest RJ45 gniazda, ale czasami są gniazda takie DB9, takie starsze. No i tu jest już inny kabelek i to wtedy, jak taką informację dostanę, to zawsze dokładam taki kabelek, tylko no, muszę wiedzieć, do jakiego falownika. Także tutaj mamy inwerter, BMS, tu jest BM, tu jest podłączenie BMS-a, może to troszkę bliżej wezmę. Zobaczcie, te kable, co mi tu wystają, to jest tylko programator, bo ja tam zasilanie biorę. Ale jak widać, tak, to jest jeszcze, tutaj podpinamy BMS-y QUCC, JK-a tutaj można podpiąć, anty wszystkie i tam jeszcze, co tam było, JBD. No, a to jest wyjście albo na przekaźnik, albo na aktywny balanser. On po prostu załącza lub wyłącza jakieś dane wyjście przy danym poziomu, po poziomie naładowania akumulatorów, czyli załóżmy powyżej tam 90%, jak akumulatory mamy już pełne, to wyjście jest aktywowane i można sobie tu podłączyć jakiś przekaźnik SSR, na którego wyjściu będziemy mieli grzałkę i wtedy on nam będzie, powiedzmy, włączał grzałkę tylko wtedy, jak będziemy mieli pełne akumulatory, czyli najlepiej ustawić powyżej 99% naładowania akumulatorów, czyli mamy pełne akumulatory, to on wtedy już nie będzie wrzucał na akumulatory, tylko po prostu aktywuje Wam grzałkę gdzieś w bojlerze i tą energię skonsumuje na bieżąco.
A ci, co się troszeczkę bardziej tak interesują, to wiedzą, że to jest klucz, żeby dzisiaj nie zostać wydojonym, tak pokrótce mówiąc. No, także tak wygląda mniej więcej połączenie. I teraz z jakimi falownikami to działa? To działa w ten sposób, że zobaczcie, tutaj mam taką ilustrację na komputerze. Jak widzicie, tutaj falowniki serii tych wszystkich Asunów, Polandów i tak dalej. Mamy SMP, SMG, SMV, seria SM cała, SMW i SML. To są falowniki, z którymi to było testowane i znaczy z innymi, z wieloma jeszcze innymi to też działa, tylko nie ma ich tu ujętych, dlatego że no, to są te same falowniki praktycznie, tylko o innych kolorach i z innym logo. Także one wszystkie działają w zasadzie na dwóch protokołach. Pierwszy to jest PI30, to jest komunikacja RS232, czyli te wszystkie starsze modele. A te nowsze modele już komunikują się przez protokół Modbus, czyli to jest też gniazdo RS232, ale protokół komunikacji Modbus. I teraz teraz mamy tutaj, wyszła nowa wersja oprogramowania. Ja Wam to pokażę. Zobaczcie, teraz mamy tak. Tutaj w konfiguracji, jak wchodzimy w opcje, to generalnie wcześniej on sobie automatycznie wykrywał to, ale protokół komunikacji i prędkość transmisji, ale lepszym rozwiązaniem jest, jak każdy sobie to poda ręcznie, czyli mamy do wyboru protokół PI30 i Modbus. No i prędkość komunikacji zwykle to jest, jeżeli mamy PI30, to jest 2400, a jeżeli jest Modbus, to 9600. Zwykle tak wygląda transmisja, aczkolwiek czasami można spotkać falowniki, które się posługują na protokole Modbus, ale z prędkością transmisji 2400. Także te dwa parametry trzeba sobie ustalić według potrzeb, jaki kto ma falownik. Inaczej transmisja się nie odbędzie. Jak transmisja przebiega prawidłowo, zobaczcie, jak to działa. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja tak podniosę troszeczkę. Tu widać, w środku są diody i tam widać, migają. Te po lewej stronie tu, to jest pytanie i odpowiedź do BMS-a, a to jest pytanie i odpowiedź do inwertera. Tutaj słabo widać trochę, bo cień pada i jest tam. Musiałem tą klapkę ściągnąć, ale może inną razą. I jak widzicie, z taką prędkością on odpytuje. BMS, falownik. BMS, falownik, odpytuje. Pytanie, odpowiedź. I to wszystko mamy na serwerze zewnętrznym. Aplikacja łączy się z serwerem zewnętrznym, także możemy sobie tego dane podglądać w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie przez internet. Teraz tak. Jeżeli chodzi o te falowniki, z tych nowych funkcji tutaj, co ostatnio doszły, to generalnie jest ta prędkość komunikacji. Tu jest jeszcze dużo, dużo, dużo takich wewnętrznych procedur poprawionych, ale to jest chyba najważniejsze w najnowszej wersji, czyli rodzaj komunikacji. Tu musimy wybrać w nowej wersji, ale żeby ta nowa wersja programu działała i ten protokół obsługiwał, wybór protokołów obsługiwała, to musicie mieć najnowszą wersję albo którąś z kolejnych tego Ensolara z wgranym firmwarem odpowiednim, żeby też obsługiwał to. Teraz tak, wszystkie te, jak tu widać, wszystkie te falowniki, które tu widzicie na zdjęciu, za wyjątkiem tego SMG, wszystkie korzystają z protokołu PI30. Z prędkością transmisji 2400. Ten falownik SML, tam on ma dwa różne protokoły obsługuje, ale SMG generalnie przez Modbus. SML przez PI30 na prędkości 2400 albo na... Tam jest jeszcze jeden, ale to on jest taki nie bardzo kompatybilny z Modbusem, tam nawydziwiali w tym SML-u trochę. No, także jak będziecie podłączać któryś z tych falowników, no to te dwie prędkości i rodzaje komunikacji powinny Wam obsłużyć to urządzenie.
Jak widzicie, ja ten falownik połączyłem na razie tak prowizorycznie. Jako źródło energii z baterii to mam tutaj podzasilacz podłączony i laboratoryjny. Jak widzicie, on jest zasilony teraz z sieci i mimo tego, że ma paneli nie ma podłączonych, ale z akumulatorów, zobaczcie, pobiera prawie 700 mA przy 27 V. No. Także on sobie zawsze coś tam, one wszystkie jakoś tak troszeczkę powoli wydoją te baterie, ale to nie jest jakoś tam szkodliwe dla nich w dłuższym okresie czasu, jeżeli pojawi się od czasu do czasu słoneczko. Kolejna rzecz to taka, że jak podłączacie ten falownik, to tutaj w menu macie do wyboru adres ID na protokole Modbus i zawsze, żeby on współpracował z modułem Ensolar, to musicie wybrać adres ID 1, bo on się porozumiewa i odpytuje adres ID 1. Także o tym trzeba pamiętać, jeżeli podłączacie i konfigurujecie ten falownik z protokołem Modbus lub każdy inny, który obsługuje falownik z protokołem Modbus. Zawsze ID Modbus ID 1. No i jak widzicie w tej konfiguracji, co tu jest podłączone, to tutaj mamy BMSA 4S, czyli tylko 4 cele są widoczne. Widać, jak one są rozjechane, bo widać w ogóle, co to są w ogóle jakieś takie baterie. Jakieś tylko zwykłe 18650. Tak o tylko, żeby trochę napięcia, żeby wystartować BMSA. Widać, jak one się tu rozjeżdżają i dlatego czarć jest wyłączony, bo czwarta cela już jest chyba, nie czwarta cela. Jest za nisko, tylko jest za duży rozjazd chyba między nimi. Już nie pamiętam, jak tam jest w konfiguracji. W każdym bądź razie widać, że panele są niepodłączone. On gdzieś tam jakieś pływające napięcie sobie wyłapuje. W sieci mamy 245 V. Na wyjściu 228,8. Dla przykładu, jak widzicie, ja się tu zalogowałem na swojego falownika. I jak widać, tutaj dzisiaj piękna pogoda była, baterie 100%, ja mam pakiet 16S, także wszystko pełne jeszcze. Jeszcze zostało prądu i generalnie teraz w takim przypadku jak ten przydaje się właśnie to wyjście do aktywnego balansera. Ja tego oczywiście jeszcze nie mam zrobionego, bo wiadomo, wiecznie czasu brakuje, ale tutaj sobie kiedyś planuję zrobić, żeby on mi to wyjście włączał powyżej 99%, żeby mi grzałeczkę obsługiwał, żeby ta energia nie została stracona. Także tak to wygląda a to tak wygląda jeszcze pierwsza strona z charakterystyką. To żółte, co widzicie, to jest zużycie, a to czarne to jest produkcja. I tu możemy sobie cofnąć dzień wcześniej. Wczoraj była lipa. Dwa dni wcześniej było też bardzo ładnie. Parę chmurek tylko przysłoniło. Wcześniej tak samo. Wcześniej też było słońce. O, tu widzicie, jest taka kreska czerwona. Pik taki do góry z czerwonej kreski. To jest brak zasilania w sieci. Także on w ten sposób, jeżeli nie ma prądu w sieci, to on komunikuje, że tu był za nim napięcia. Oczywiście ci, co mają hybrydowe falowniki z magazynem energii, to nigdy nie wiedzą o tym, kiedy był zanik napięcia. I tak powinno być. Gdyby Was interesowało to urządzenie, to oczywiście link do, gdzie to znaleźć, podam pod opisem. I tam znajdziecie wszystkie informacje, jak to działa. Mało tego, tutaj pod tym linkiem, który podam, zobaczcie, w zakładce załączniki, bo to też mnie pytano. Przestawię troszkę kamerę. Mamy coś takiego jak pliki do pobrania. I teraz tak, tu możemy pobrać najnowszą instrukcję obsługi, instrukcję aktualizacji firmware, czyli to jest, a tam jest opisane w tym dokumencie, jak krok po kroku zaktualizować firmware w tym urządzeniu przez port USB. Przez port USB możemy wgrać najnowsze oprogramowanie, bo wiadomo, jak zaktualizujemy tylko aplikację, no to może być kiepsko.
dobrze jest też zaktualizować to urządzenie do najnowszej wersji. To jest Wi-Fi, wsad do Wi-Fi, bo Wi-Fi też musi mieć swoje oprogramowanie. Tam w środku jest karta Wi-Fi, którą trzeba zaktualizować, ale to dotyczy tylko takich, no, tych wcześniejszych wersji zeszłego roku, czy nawet i troszeczkę wcześniej. To jest właśnie firmware do wgrania. To jest plik wsadowy, który wgrywamy do Ensolara, żeby go zaktualizować. A tutaj możecie pobrać aktualnie najnowszą wersję oprogramowania na komputery stacjonarne. Jeżeli chcecie pobrać najnowszą wersję aplikacji na Android, no to w sklepie Play, tam znajdziecie, wpisując Ensolar X, znajdziecie najnowszą wersję oprogramowania. No i oczywiście, jak chcecie wiedzieć, co tam dalej będzie się działo z tym urządzeniem, co będziemy dodawać, a będziemy dodawać kolejne protokoły komunikacji z innymi falownikami. Na razie nie będę jeszcze mówił z jakimi, bo nie chcę, no na razie nie chcę, ale będą nowe urządzenia, które będą obsługiwane, nowe BMS-y, także jak chcecie być na bieżąco, to łapa w górę, subskrypcja i będziemy informować. Także do usłyszenia i do następnych materiałów. Hej.